dzisiejszym odcinku Mani Nauki moim gościem jest Łukasz Lamża, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji Tygodnika Powszechnego i autor programu popularno-naukowego Czytamy Naturę. To ja. Rzucone pytanie na stół może dotyczyć wszystkiego, tak. Ale ja bym chciała naszą uwagę skupić bliżej kosmosu, wszechświata, tych aspektów. Jak już stwierdziliśmy, że coś jest, jest to, jest tamto, jest siamto, ale dlaczego? No i właśnie nie wiem. Nie wiadomo. No tak, no wiedziałam, że to jest w końcu. Mamy w końcu nasze pytanie filozoficzne. Tak, no nie wiadomo. To jest tak zwane pytanie Leibnica. Sformułował je w takiej postaci Gottfried Leibniz. Dlaczego jest raczej coś niż nic? I to jest takie pytanie, które tak, jeżeli się je spróbuje doprecyzować, to nic z tego nie wyjdzie. Ktoś próbował, od czasu do czasu ktoś próbuje. Nie da się go wyrazić w takiej, jakiejś takiej formie solidnego pytania naukowego za bardzo. Natomiast ono ma zadziałać inaczej. Ono ma zadziałać na nasz kręgosłup, tak? Musi nam przepłynąć stróżka zimnego potu po kręgosłupie i wtedy wiemy, że pytanie zahaczyło. Bo to jest pytanie, to jest takie wyzwanie rzucone naszemu intelektowi. Czy umiemy sobie wyobrazić, że nigdy nie było Ziemi, nigdy nie było Słońca, nigdy nie było galaktyk, nigdy nie było atomów, gwiazd, wszechświata, czasu, matematyki. Było nic. Znaczenia, nawet nie tyle, że było nic, właśnie, bo to jest język w tym momencie, zaczyna nam się... Kiedy próbujemy sobie wyobrazić nicość, to z jakąś tam czarną pustkę sobie wyobrażamy, tak? Wyłączony szum, ekran telewizora, to też już jest coś. Ale takie zupełne... O, tak? Cisza radiowa. Największy wróg każdego radiowca. Całkowita cisza, pustka, nic zupełnie i nigdy nie było, nigdy nic nie ma, nigdy nic nie będzie. I teraz jakby dalsza część pytania jest taka, no dlaczego jest coś, skoro nic byłoby dużo prostsze? Byłoby dużo prościej, gdyby w ogóle nigdy nie było nic. Po co coś jest? Tworzy sytuację, tak? I to jest takie, no, nieprzyjemne troszeczkę pytanie, no bo faktycznie, no w zasadzie nie ma żadnego dobrego powodu, dla którego cokolwiek w ogóle miałoby być. I teraz można do tego podejść na różne sposoby. Można do tego podejść teologicznie, można do tego podejść, tak powiedzmy sobie, estetycznie, czyli to pytanie może nas karmić estetycznie, możemy chcieć jakoś wyrazić to poczucie pustki, tak? Ale możemy też próbować jakoś to unaukowić. I to jest cała zabawa w tym momencie w taką filozoficznie uwikłaną kosmologię. Czy nie dałoby się jakoś wytłumaczyć naukowo, dlaczego istnieje wszechświat? No dobra, zadałeś pytanie i teraz odpowiedź. Czy naukowcy tylko zadają pytania i mimo, że jest XXI wiek, to nadal jesteśmy w fazie rzucania na stół dziesiątek pytań, z których promil tylko znajduje odpowiedź, czy może jest inaczej? No myślę, że czysto statystycznie cały czas jesteśmy w tej fazie, że rzucamy mnóstwo pytań, w ogóle nie ma czasu, żeby na wszystkie odpowiadać. Każdy porządny naukowiec generuje przynajmniej kilka pytań rocznie, jak jest dobrym naukowcem. Jeżeli jest bardzo dobrym naukowcem, to na jedno z nich odpowie. No to czysta matematyka pokazuje, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. Ale z tego typu pytaniami to jest tak, że większość naukowców by się nie chciała takim pytaniem zająć, bo to jest pytanie, umówmy się, tak, to nie jest konkretne pytanie. Ale są tacy kosmolodzy, fizycy zajmujący się fizyką fundamentalną, którzy w XX wieku poczuli wiatr w żaglach, już udało nam się wyjaśnić tempo ekspansji wszechświata, jakie są pokolenia cząstek elementarnych, to może dałoby się w ogóle zrobić takie super nadwyjaśnienie, wyjaśnić wszystko, dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje. I jak się czyta literaturę, ale właściwie już nie naukową, tylko popularno-naukową, ale pisaną przez naukowców, zwłaszcza na przykład przez Hawkinga, który bardzo lubił tam udawać, że filozofuje. I to można się spotkać z takimi właśnie sądami, że no już w dzisiejszych czasach nauka zawiera albo proponuje tam pewne odpowiedzi na pytanie Leibnica, dlaczego jest coś niż nic. Tylko, że to nigdy nie ma rąk i nóg tak naprawdę, bo no, za wysokie progi na lisie nogi. Naukowcy mogą na przykład posługiwać się pojęciem próżni. Tak? Jest pojęcie próżni. Próżnia to jest pewien określony stan. Stan przestrzeni na przykład, jakiś, nie możemy powiedzieć, stan kwantowy, jeżeli się posługujemy kwantową teorią pola. Jakiś stan, taki minimalny stan energetyczny. A to nie jest nicość. Więc można na przykład zbudować taki model, w jaki sposób, nie wiem, cząstki wyłaniają się z próżni. Tylko to nie jest wyłanianie się z nicości, broń Boże. No.
To ja takiej metafory czasami używam, że to jest tak, jakby na ekranie komputera zaczął pojawiać się kod jakiś do programowania. No tak, ale to ja umiem wyjaśnić, w jaki sposób na pustym ekranie pojawiły się literki. Ale skąd się wziął ekran? Skąd się wziął komputer? No to nie wyjaśnię tego z wnętrza komputera jakby. Na tej samej zasadzie, no, pionki szachowe mogą wykonywać różnego typu figury, ale nie stworzą szachownicy za bardzo. I to jest jakby, to jest ten poziom. Fizyka to jest opisywanie, dlaczego pionki ruszają się tak, a nie inaczej. I robi to świetnie. Natomiast fizyka nie w takim sensie, w jakim jest normalnie fizyką, nie opisuje powstawania szachownicy. Nie jest do tego strukturalnie zdolna. Więc tak się można bawić tym tam w kotka i myszkę. Wszechświat powstał z poprzedniego wszechświata. Tylko że jakie można wtedy zadać pytanie? Skąd się wziął ten poprzedni wszechświat? I to jest, nawiasem mówiąc, dokładnie ten sam zarzut, który wysuwa się wobec wyjaśnienia teologicznego. Mówi się, wszechświat został stworzony przez Boga. A kto stworzył Boga? Jasne. Bardzo prosto można zadać to pytanie. I teolodzy mogą się z niego na różne sposoby wykręcać, ale ogólnie rzecz biorąc, zdrowo jest pytać dalej. No dobrze, a powiedz mi, ty reprezentując te naukową sferę. No właśnie. No z wykształcenia jestem filozof. No to słychać, mój drogi, to filozof. Słychać w tej dyskusji. Gaduła. Gaduła, tak. Ale czy możesz powiedzieć, że osiągnięcia XX, XXI wieku przybliżyły nas znacząco do odpowiedzi? Przybliżyły nas znacząco do odpowiedzi, dlaczego nasz wszechświat jest taki, jaki jest. Tak. Bardzo nas do tego przybliżyły. Natomiast nie sądzę, że przybliżyły nas znacząco do odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest coś raczej niż nic. Nie. Jakie mamy największe trudy w pójściu dalej, zrobieniu kroku do przodu? Bo mamy cały szereg nierozwiązanych... To nie jest nauka, to jest metafizyka już, tak? Już tak mówiąc poważnie. My nawet nie wiemy, co istnieje tak naprawdę. Od tego by trzeba zacząć. Trzeba by w ogóle zrobić listę rzeczy istniejących. I potem odhaczać, jak one mogły powstać. Listę rzeczy istniejących, czy definicję? Jak to definicja? Definicję tego pojęcia. Jakie definicję trzeba mieć pojęcia cechy? Istnienia? Tak. A, no to jest w ogóle zupełnie inny problem, co to znaczy istnieć. Bo ktoś na przykład może powiedzieć, że istnieją, ja sobie policzę, 2, 3, 5, 7, istnieją 4 liczby pierwsze mniejsze od 10, nie licząc jedynki. Tak. Dobrze mówię? 2, 3, tak. 5 i 7. Tak. Istnieją. To w jakim sensie one istnieją? Albo mamy jakieś równanie, istnieją dwa rozwiązania tego równania. No i są matematycy, którzy reprezentują tak zwany platonizm matematyczny i powiedzą, no istnieją, rzeczywiście istnieją, w sensie liczby istnieją. One są przez nas nie wymyślane, tylko odkrywane. Tak? Liczby rzeczywiste istnieją. Tak. Figury idealne, bryły platońskie istnieją. Zbiór Mandelbrota istnieje. To nie jest tak, że został stworzony przez człowieka, on został odkryty i nazwany przez człowieka, ale istnieje. No to kurczę, furczę. Ale inny powie, panie, gdzie to tam? Nie widziałem tego. Nie widziałem tego i w tym momencie pojawia się pytanie, no dobra, no to mówisz człowieku, że one istnieją, co to właściwie znaczy istnieć? Tak. O mój święty Boże, to się zaczyna w tym momencie, zaczyna się wtedy cyrk na kółkach, dlatego, że trzeba się zastanowić, co to znaczy, że coś istnieje. I zajmuje się tym dział filozofii, który się nazywa metafizyka, mówi o różnych rodzajach istnienia. Tak? Nie można tego dotknąć na przykład, tak? To teraz powiedziałaś, no matematyki nie można dotknąć. No jasne, nie można jej dotknąć. Ale na przykład przestrzeni też nie można dotknąć. Istnieje przestrzeń, czy nie istnieje? Nie da się dotknąć przestrzeni. Nie da się wykryć empirycznie przestrzeni. Można wykryć empirycznie cząstki i ich zachowanie tłumaczyć istnieniem przestrzeni, ale sami przestrzeni nie wykryjesz empirycznie. Kurczę, wydawałoby się fundament świata fizycznego. Więc to wcale nie jest takie proste. Jak sobie zrobimy taką listę rzeczy, które się poważnie podejrzewa o to, że istnieją, tak. To tylko część z nich będzie można badać metodami nauk empirycznych, część nie. Więc a pytanie brzmi, dlaczego to wszystko istnieje? Więc możemy sobie, weźmiesz sobie twój światopogląd, ja wezmę mój, ktoś weźmie swój. Ktoś weźmie inny, zbierzemy wszystkie nasze światopoglądy, złożymy taką listę rzeczy, które istnieją więcej. No i teraz oto jest pytanie. Jedni tam powiedzą, że tam będzie imatma, inni powiedzą, że będą wartości, idee. Niesamowite jest to zazębienie nauk, teologii,
fizyki, metafizyki. Te wszystkie obszary przecież łączą się ze sobą. Ten wspomniany Leibniz i podejście, które można by z tak wielu kątów rozpatrywać, jest niesamowite. No oczywiście, że tak. I to bardzo często pokazuje, że każda ze stron powinna chylić czoło przed całą resztą. Żadna nie powinna tworzyć granicy, bo to wtedy zawęża nasz... To znaczy, z granicami to jest też tak, że chylić czoło... Ja bym powiedział tak, wszyscy powinni się nawzajem słuchać z szacunkiem i przede wszystkim nie zakładać, że ten drugi jest idiotą. Tak. I to jest jakby... Od tego zacznijmy. Siądźmy przy tym stole. A to jest trudne. O, tak? No ja bym powiedział, że na 90, na 100 spotkań, powiedzmy sobie, fizyk, filozof, teolog, poeta, matematyk i jeszcze, nie wiem, jakiś kosmolog, to do 99 się skończy jakąś tragedią. Oni w ogóle nie będą... Bitka oni, na pewno. No, będą się nawzajem uważać za idiotów. Zacznijmy w ogóle od tego, że to nie jest takie proste, tak? Każdemu się wydaje, że ma to swoje poletko i że ma ten swój fundament, ale to naprawdę nie ma jednego ustalonego fundamentu, na który się wszyscy zgodzą. I to w tym pytaniu to się wszystko tak naprawdę, to wszystko wyłazi na wierzch to, że my tak naprawdę nie mamy pojęcia, co to jest rzeczywistość. Nie mamy bladego pojęcia, co to jest rzeczywistość. I jeżeli ktoś twierdzi, że wie, co to jest rzeczywistość, to zaczyna nam sprzedawać jakąś wiarę. Taką czy inną. To może być wiara naukowa, to może być wiara religijna, to może być wiara einsteinowsko-matematyczno, jakaś tam inna, ale jeżeli ktoś twierdzi, że ma na te pytania odpowiedź, to jest albo bardzo głęboko zagubiony, albo kłamie jak pies. Ale zgadzamy się, że zadawanie ciągle tych pytań i stawianie ich na stole powoduje, że idziemy do przodu. Jednak próbujemy znaleźć nawet na ten promil odpowiedź, więc cały czas idziemy do przodu. Tak, a nawet pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi, sprawiają, że idziemy do przodu. Przecież to jest genialne doświadczenie rozwojowe na poziomie czysto jednostki. Nie mówię, czy ludzkości też to dobrze robi, że ma do czynienia z tajemnicami, ale bardzo fajnie jest od czasu do czasu siąść nad pytaniem, na które nie umiem udzielić odpowiedzi, na które nikt nie umie udzielić odpowiedzi i moglibyśmy jako dziennikarze z mikrofonem po całym świecie jeździć i 7 miliardów wywiadów zrobić, nie dostalibyśmy dobrej odpowiedzi na te pytania. Żadnej zgody by nie było pomiędzy mędrcami świata i świetnie. Znaczy, ja dlatego lubię tego typu pytania. Nie mógłbym się nimi etatowo zajmować 8 godzin dziennie, się nie da, ale tak 5 minut na rok. To jest niezła dawka. I to jest wyzwanie niesamowite. To jest niezła dawka. Mamy program 12-minutowy, słuchajcie, 12 minut na 365 dni. To jest doskonała dawka tego typu pytań, ale to trzeba poczuć. Jeżeli chwyciło, to poznacie po tym, że was ogarnęło poczucie pustki, że wam się dziwnie w głowie zrobiło i chłodno na kręgosłupie. I to taki horror metafizyczny raz na rok, to jest naprawdę doskonałe przeżycie. Was zostawiam. Moim gościem był niezastąpiony Łukasz Lamrza z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji Tygodnika Powszechnego. Zapraszam was na stronę internetową programu jego autorstwa Czytamy Naturę. Zapraszam. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.